Miesiąc maj obfituje w Galerii Ostrołęka w wiele wydarzeń, poniekąd związanych z obchodami Dni Ostrołęki. Jak co roku Galeria Ostrołęka przygotowuje wystawę plenerową, która mam nadzieję zachęci mieszkańców miasta i przybywających gości do spędzenia trochę czasu na placu Bema. W tym roku od 7 maja zapraszamy na oglądanie wystawy fotograficznej pod tytułem Budapeszt światłem malowany. Jest to wystawa fotografii artystów węgierskich, ale nie tylko. Będzie tam jedno zdjęcie słynnego Roberty Kapy. Wystawa przygotowana przez Węgierski Instytut Kultury w Warszawie przy współpracy z Węgierskim Domem Fotografii. Wystawa przygotowana specjalnie dla Warszawy. Eksponowana była przez miesiąc przy Alejach Ujazdowskich i od 7 maja zapraszam serdecznie na plac Bema w Ostrołęce. Maj to trzy inne jeszcze wernisaże. 9 maja zapraszam do Galerii Ostrołęka na wystawę grafiki Waldemara Szysza. To artysta z Lublina, który już dwukrotnie prezentował swoje prace w Galerii Ostrołęka. Pierwszy raz w 2000 roku, później w 2005. Zaprosiliśmy go ponownie do galerii z cyklem jego nowych grafik komputerowych, z cyklu Modlitwa i Katedry. Ciekawą, myślę, propozycją będzie wystawa plakatu znanego ostrołęckiego grafika Zenona Kowalczyka. To był trochę żartobliwy tekst z mojej strony. Zapraszam na swoją wystawę, wystawę plakatów, którą organizuję w 30-lecie swojej pracy artystycznej. Przedstawię wybrane plakaty ze swoich zbiorów. Będzie ich, myślę, też 30 na 30-lecie tej mojej pracy w zakresie projektowania graficznego. Będą to plakaty przede wszystkim kulturalne, ale także społeczne i kilka reklamowych. Wystawa moich plakatów, wernisaż tejże wystawy odbędzie się 16 maja w Galerii Ostrołęka. Zapraszam serdecznie. Trzecią wystawą majową będzie wystawa pokonkursowa na temat naszego ostrołęckiego Festiwalu Teatrów Ulicznych Inkubator. Jest to wystawa pokonkursowa konkursu ogłoszonego w zeszłym roku i związanego z zeszłorocznym inkubatorem, a odbędzie się 24 w holu Ostrołęckiego Centrum Kultury w czasie trwania kolejnej edycji tego festiwalu, na który też zapraszam.